Dobry wszystkim o poranku. MGR się kłania. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Subskrybować i obserwować. Do zobaczenia w kolejnym. Irytujące to piszczenie. Niemce śpią przy otwartych oknach. Wstawać nie robi, kurwa jebane. Mam was, kurwa, alternator tutaj. Fajnie poobudza wszystkich, kurde. Kurwa mać. Jak można zrobić coś takiego? Fajna rosa, taka z samego rana. Fajny klimacik. Nie uważacie, że tak jest? W dzisiejszym odcinku również w Tadeuszu będziemy sobie zmieniać oponki na letnie. Zajebiście, że we wrześniu. Ale jeszcze cały miesiąc ma być w dobrej pogodzie, więc można wymienić. Jacek Sasin miał wyczyścić państwowe spółki z krewnych, znajomych, tak zwanych tłustych kotów. Doprosić go teraz, że nie może ruszyć spoza tych tłustych kotów. Weterynarz ostrzega, one nie lubią drastycznych działań. Czytam to w prasie. Aj, to ale przecież zawsze można rozsypać taką ścieżkę z koci miękkich. Kawkens jest, więc możemy zacząć odcinek. Wczoraj mówiłem, że dwa tematy systemowe będą na dzisiaj. Trzeba będzie do tego sprintera zajrzeć, czy coś tam, kurde, nie jest do poprawek lakierniczych, mechanicznych, bo to wiecie, nowy sprinter już 528 km zrobił. Od wyjazdu z salonu, ale jednak zajrzę na ten silnik, czy coś tam, kurde, nie wiem, jakiś wiewiórolis nie przegryzł jakiegoś kabla, czy coś. No i co? W drugiej części będziemy sobie robić z Mercedesa Mietka tyłu polifta. Polifta, no, jakoś tak. Trochę mi oczy jeszcze szczepią. Bo cebulę wpierdolałem rano z pomidorem i z sałatką. Odżywiam się zdrowo. Na wieczór i tak napiję się kakao. Kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Dobra, jedź. Weź się za robotę, a nie stoisz, pierdolisz na stacji jakieś kocopoły. Zobaczcie, jaki ostatnio odwaliłem szybki remont blacharski. Tu pamiętacie, w tym miejscu na zderzaku było takie pęknięcie. Na szybko srebrnym sprayikiem i po sprawie. Gabryś wszystko widział. Miałem naocznego świadka w tej sprawie. Tak, oto Mercedes Mietek. Wczoraj się przejechałem do domu z powrotem, na zmianę sobie tak, raz Tadeuszem, raz Mieczysławem, żeby go też trochę przepalać, nie jeździć i tak dalej. I ogólnie się bawić tymi fajnymi gratami. Tak, może zaczniemy sobie ten film od W210, do Sprintera sobie przejdziemy później. Jak wam się nie chce oglądać, to sobie oczywiście przewincie, co tam ciekawego wam zafunduję w drugiej części tego odcinka. Jak widzicie, lampeczka tu jest pęknięta i mam fajne zabaweczki. O, zobaczcie. Takie oto lampeczki fajne mamy do okulara. I powiem tak, to chyba zostanie, jeśli chodzi o te światełeczka, bo te od tego się trochę różnią. Tu jest bardziej takie jakby szarawe, a tu jest bielsze, wiecie. Może na kamerze będzie to widoczne, albo i nie, ale chyba zostaną te światełka, które są tutaj w klapie bagażnika, wiecie, a wymienimy sobie tylko te klosze tutaj, o. I tu mam właśnie światełka, które dostałem od widza Michała. I to nie jest taki przypadkowy widz, bym powiedział, bo te światła są też oczywiście od posiadacza W210. Jak zobaczyłem jego W210, to normalnie włosy mi dęba stanęły, kurde, na plecach, na klacie, kurde, na nogach, na wszystkim, co tylko może mieć człowiek włosy wszędzie. Nigdy nie widziałem tak zadbanego W210, co prawda to jeszcze nie było AMG, ale kurwa, normalnie tak on wyglądał, odjebany jak pies na szczepienie, czy jak szczur na otwarcie korytarzu, że jakbyście go zobaczyli, może uda nam się kiedyś jakiś wspólny odcinek nagrać.
No, zrobimy sobie zlocik jakichś okularów fajnych. To jak zobaczycie tego W210, to kurwa normalnie od razu powiedzie automatycznie, że to jest przechuj. Dobrze, to w takim razie tak. Michał właśnie podarował takie światełka. Za dwa tanie winka dostarczyłem. To znaczy dostarczę. Wybacz Michał, że akurat wczoraj się nie odezwałem, ale dzisiaj już będę tamtędy przejeżdżał koło ciebie, to jak najbardziej podrzucę sobie do ciebie chętnie jakąś flaszkę i jeszcze pogadamy może chwilę, jak da radę oczywiście. I co chciałem powiedzieć? Światełka są z Polifta, tylko jeszcze zwrócimy sobie uwagę na taką rzecz. Tu jest oryginał. To też jest oryginał. Tu widzicie, znaczek gwiazdki. To już jest zamiennik, bo nie ma tego mercedesowskiej gwiazdy na tej lampie i to też jest oryginał. A patrząc na te zabaweczki, to tak, to jest zamiennik. I chyba może i to jest zamiennik, nie wiem, ale to też jest zamiennik, a to już wiadomo, widzicie tu spękane jakieś takie, woda się tędy będzie dostawać i to będzie po prostu tylko i wyłącznie dalej pleśnieć, nie? Tak jak było zupełnie to w Mercedesie Staszku W210. Dobra, koniec pierdolenia, bierzemy się do roboty. Tutaj patrząc na tą lampę, to ta już w sobie ma jakąś żaróweczkę, miała się znaczy, no i ma cały czas. Żarówki przerzucimy sobie oczywiście tutaj z tego klosza, jak wszystko się uda. Dobra, otwieraj to, próbuj tam odkręcać. Mam nadzieję, że tutaj systemy będą łatwiejsze niż wcześniej, co robiło się w Staszku. Wejdę od razu klucz 8 na oko. A stara gaśnica będzie podpierała telefon, dzięki temu możecie patrzeć mi na ręce. Tutaj słuchajcie, jakieś dwa kabelki wystają. Nie wiem od czego one są. Tutaj. Lepiej żeby tego, żeby ich nie dotykać. Zaizolujemy to najwyżej, żeby kurde coś się nie stało. Widzisz, jak już takie coś masz, to wtedy o. Z powrotem tutaj, rozumiesz, i fajnie. Fajnie to, fajne jest to, że w ogóle ta cała wiązka tutaj, ona jest w bardzo dobrym stanie. To wygląda wszystko tutaj zupełnie jak nowe. Ja wam mówię, ten samochód musi być gdzieś kurwa z tego. Oho, dobra, tu jest taka wtyczka. Mam nadzieję, że tu pasuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Bo wiecie, jeśli chodzi o Mercedesy W140, tam polifty wyglądają troszeczkę inaczej. Są zbudowane z tyłu. Ja tam sobie to zrobiłem po swojemu, co prawda, po druciarskiemu. Przerabiając właśnie Staszka na polifta w tyle. Ale kurde, czekaj, nie, to nie musisz mi odkręcać. Ale jednak tam troszeczkę z elektroniką było kombinowania, jeśli chodzi o żaróweczki i tego typu sprawy. Także o kurwa, tu jeszcze trzymasz, dobra. Także wiecie, już nie wspominam o tym, że trzeba było właśnie nadcinać kanty bagażnika. To też było piękne wtedy. No teoretycznie powinieneś wyjść. O kurwa. Gdzie cię kurwa jeszcze trzyma? Wylazł, wylazł. Ok. Jeden klosz mamy na zewnątrz. Teraz wrzucamy z polifta. Wszystko będzie pasować? Czy będzie pasować? O, tak średnio bym powiedział. A może i nie. Tylko wystarczy. O. Dobra. Już siedzi, już siedzi. Przekręcasz. Rozumiesz. Zaraz żaróweczki jeszcze przerzucimy. I już mamy pierwszy klosz założony. Ładnie trzeba podokręcać, żeby woda się tu nie dostawała. Tu jakaś pajęcina stara, zobaczcie, o. Fajnie. Pytacie mnie jeszcze w komentarzach, MGR, jakie masz w ogóle plany co do tego
Mercedesa okulara. Ja wam mówię tak. Ja go chcę sobie zostawić, bo on ma naprawdę zajebistą blachę. Tak długo jak będzie to możliwe. A wiadomo, że życie zweryfikuje z czasem, czy dalej ten samochód będę miał, czy nie. Przynajmniej na razie zostanie. Tutaj, jaką on ma blachę, w jakim to w ogóle jest stanie, to wiesz, to kurwa. A tutaj gwint, kurde, zjechany trochę od tej śruby. Dobra, może jakoś to na maksa tam wcisnę. Ale to, że to jest przede wszystkim pierwszy wypust, 95. I tak jak mówię, blacha tutaj, jaka jest zachowana w nim, to jestem po prostu w szoku termicznym. Nic więcej do dodania nie mam, dlatego na razie sobie zostanie. Skrzynia chodzi dobrze, nie szarpie. Wszystkie biegi chodzą tak samo. Jeździć, obserwować. Tyle. Teraz to podłączasz tutaj. O, jeszcze to tylko trzeba dokręcić. Dobrze, jest. Okej, jeden siedzi. Idziemy zmieniać drugi. Drugiego już nie będę nagrywał, jak zmieniam. Po prostu zawołam was na efekt końcowy, specjałowy. Teraz jak patrzę, co się tu dzieje, to normalnie stąd wychodzi, nie? Że nie wiem, kurde, co to jest za kabel. O, to jest ten zaizolowany. O. Był tutaj w listwie, co nie? Także nie mam pojęcia, od czego on jest. Może mercedesiarze się coś wypowiedzą w tej sprawie. To trzeba będzie ładnie przedmuchać i wyczyścić. Jakiś kawałek papieru. Fuh. Dobra, zaraz go sobie całego wydmuchamy stąd. Tylko jeszcze właśnie dokończę sobie tutaj zmianę tego klosza. Tutaj w ogóle, gdzie są te, słuchajcie, te, tu w ogóle, gdzie są te ramki na te światła, to nawet nie trzeba nic tu czyścić, bo tu nic zgnite w ogóle nie jest, nie? To jest coś, kurwa, pięknego. Dobra, jebnij drzwiami na próbę. I co? Chyba nawet nieźle, nie? Chyba trochę takie spójne te lampeczki są, ale nadal to nie jest polift, nie? Spoko. Jeszcze żaróweczki i zaraz przetestujemy, czy wszystko działa. Dobra, żaróweczki pomontowane. Pora przetestować wszystko, tylko że chyba wjadę tyłem, bo tyłem będziecie widzieć, czy się światła palą, bo tak to pod słońce to będzie lipa straszna. Może chyba że kierunkowskazy będą działać, to wystarczy, że włączymy sobie tylko awaryjki. To nam w zupełności wystarczy. O, zobaczmy, co się dzieje. Dobra, tu świeci ta, ale ta nie świeci. Pierdolni. Coś musi być na... Aha. A no tak, no jak ma świecić, kurwa, jak... Nie podłączyłeś. Ale i tak nie świeci. A ty kurwa. Dobra, już też działa. Nie było po prostu styku na tym, tutaj na tych blaszkach. Rozumiecie, jak jest ten, jak jest żarówka i są tutaj te blaszki, nie? No to musiało to dobrze opierać się o ten, o wszystko, nie? Tylko że tu jakby światło było tak w całej długości. A nie, dobrze, to sama jest długość, tak? Tak mi się zdawało tylko. Okej, okay, dobra, teraz światełka stopu najważniejsze, no i mijania. Kurde, nie widzę, bo słońce, muszę garaż zamknąć. Dobra, mijania są, ale tu znowu nie ma stopu. Mijania znaczy się. Dobra, o, jedna żaróweczka jest do wymiany podświetlenia tablicy. Okej. Okay. Więc patrz i kombinuj. O, teraz. Teraz jest, tylko że tu się świecą dwa. A tu się świeci znowu jeden. Czyli tutaj mamy
uszkodzoną żaróweczkę. Tak, mamy uszkodzoną żaróweczkę, więc pożycz sobie sprawną żarówkę. Mam nadzieję, że ta też będzie sprawna tutaj. A, chuja sprawna. Ta też przerwana. No to pożycz w takim razie stąd. To wygląda na całą. A chuja całą, ta też przerwana. Ej. Dobra, udało mi się znaleźć sprawną jedną. No i co? Styku nie ma. Coś tu z tymi kablami jest, kurde, nie tak. Nie ma jednej mijania. Teraz to ustanie świeci. Ta druga. Jednej mijania nie ma. To średni temat, zwłaszcza wracając wieczorową porą. Mogą się pałkarze dojebać. Nie, czekaj, kurwa, co ty robisz? Przecież wyłączyłeś światła. O. Zapal teraz jeszcze raz. O, i mamy, elegancko. No, na wyłączonych światłach oczywiście świateł nie będzie. Taki mały poradnik se. Dobra, to mamy. Teraz patrzcie, czy się światło stopu zapala. Albo tak ustawię kamerę, żebym sam widział w kamerze. Nie wiem, jak to zrobiłem, słuchajcie, ale chyba najprawdopodobniej trzeba było mocniej pedał hamulca wcisnąć. Bo nawet te światełko się tu zapaliło, a nie byłem pewny, czy działa. A sprawdziłem to w następujący sposób. O, w ten sposób. I kurde, jak dawałem na kant pedała, to chyba nie chciał wszystkich świateł zapalać, a teraz zapala kurwa wszystkie. Dobrze, jeździć, obserwować. Okej, światełka mamy z głowy. Kurwa mać! Jak można zrobić coś takiego? Dobra. Składamy z powrotem do kupy tutaj te kołdry, te koce, te kurde boczki. O. Dobra, teraz czas na Tadeusza. I co możemy w Tadeuszu dzisiaj porobić? Nie mam lampy na wymianę. Tu jest lekkie pęknięcie. Dobra. Obserwować dalej. A czemu by nie odświeżyć tego napisu jakoś fajnie? Jak myślicie? Tak, kurde, trochę już zeszła ta z niego farba. Nie chce mi się pseudopolerki wykonywać, choć troszeczkę sobie mazłem tutaj. Zobaczcie maskę w tym miejscu, bo tutaj było, kurde, jeszcze ten. Nareszcie się jeszcze lakier trzyma, więc nie jest tak źle. I wiecie co? Nie wiecie. Tak myślę, czy by w tym miejscu bezbarwnym pierdolnąć na próbę. A pokaż tak na próbę. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, na przykład tu kawałek. Nawet się puszczy, bym powiedział. Ale na razie średnio, coś tak jakby. Trzeba poczekać, aż resztę tego klaru tutaj zmyję. Jak stąd na przykład schodzi, czy tutaj, o widzicie? Jakaś błyskotka się z tego zrobiła. Oby tylko, kurde, bez zacieków. Dobra, to co, ściągamy koła? Bo to jest chyba jeszcze winter, nie? Made in Poland! Wow! Kurwa, nie pisze na tej oponie. Czy letnie, czy ten. Ale to jest zima, nie? To musi być, kurwa, zima. A tutaj mam z tego, które mi właśnie Sylwek dorzucił. O! I to jest, panowie, to jest chyba lato, albo to jest zima. Kurwa, jak się profile rozróżnia, bo już nie pamiętam. Powinno pisać winter, albo być znaczek ten. Znaczek, kurwa, śniegu. A tu nie ma. Dobra, mam odpowiedź.
Tutaj ten bieżnik jest taki sam i tu jest znaczek śniegu, czyli to są zimówki. Tu jest zimówka. Tutaj też chyba będzie zimówka. Na tej stronie tak, widać śnieg. A tu śniegu nie ma. Ta jest taka sama jak tamta, ale to też będzie zima, patrząc jak te profile tak samo wyglądają, dobra? Okej, to ściągamy sobie pierwsze koło na próbę i trochę pooglądamy jakichś ciekawych tutaj systemów. Na, i co my tu mamy ciekawego? Tak sobie tutaj patrząc, to na moje oko nic tu się nie dzieje. Osłona jest cała, hamulce są całe, przewodziki, więc chyba jest w porządku. Żadnych pęknięć tutaj, nic na razie podejrzanego nie widać. Tam dalej na razie nie będę się zagłębiał, a sobie tam dojdziemy któregoś innego dnia. Tutaj mamy ten przegub. Nie wiem, jakim on jest w ogóle stanie. Wymieniałem ten, przepraszam, nie łącznik, tylko to, nie przegub, tylko to jest łącznik stabilizatora akurat. Więc tutaj taka troszeczkę jakby szparka jest na tym. To już jest tak średnio, bym powiedział. Tak, żebyśmy sobie wymienili ten łączniczek najwyżej. Co? No, ogólnie amortyzator chyba ma się w porządku jeszcze. Miejmy nadzieję. Tej osłony teraz nie zdejmę, ale nic nie widać, żeby tu się działo. Numer części. Jaka to firma? Zaks. Zaks numer części, pewnie jeszcze oryginalne. Albo już było wymieniane, jak z Zaksa. I co ogólnie? Zacisk jest, może na czerwono ten zacisk się pierdolnie któregoś pięknego dnia. Fajny pasacik, naprawdę fajny pasacik. Tyle lat u jednego właściciela. Tutaj guma też jeszcze w całości. Pewnie jeszcze wszystko w oryginale jest. Tarcza jako tako jeszcze, z tego co widać. Hamować hamuje bardzo dobrze, więc tyle by było, jeśli chodzi o przód, lewą stronę, nie? Dobra, a co tym razem mamy na przodzie prawym? Przód prawy? Tak, przód prawy. A to jest przód, jak to on zaznaczył? Prawy tył. Albo przód, nie. No, to będzie prawy tył, czyli na tamtą stronę, ale nie szkodzi. Tutaj na przodzie też może być. Też nie ma jakichś tu podejrzeń specjalnie. O, tu łącznik stabilizatora chyba jakby troszeczkę lepiej się miał, ale wiadomo, jak zawsze to wygląda w starych typu samochodach, że wymienia się wszystko właśnie parami. Przewodziki całe, wycieków żadnych nie ma. Tutaj osłona przegubu w całości. Jeździć, obserwować. Amorek w całości, nie ma co wywoływać wilka z lasu na siłę, nie? Choć znając mnie i moje systemy, na pewno będę chciał coś tutaj sobie podłubać, powymieniać. Różnie to bywa, nie? Ale jak to wszystko, jak na to wszystko patrzę, co tutaj jest, to normalnie czasy ogrodnika mi się przypominają. Ogrodnik nie miał tylko chyba tego kabla tutaj, bo to jest od ABS-u, nie? Chyba. Także tak bym to powiedział i nazwał. Czy czujnik hamulców? Dobra, zakładamy kółeczko i jeszcze coś porobimy w dzisiejszym odcinku chyba. Dobra, to kółko też sobie zmieniłem. Na tyle mi się już nie chce robić. Dość na dzisiaj. 10 godzina, pora iść do domu. Także tutaj jeździć, obserwować. Tu jeszcze też bieżnik jest w miarę dobry. Także na razie tak sobie to zostawimy. Ważne, żeby na przodzie były letnie, bo dzięki temu kierownica będzie chodzić lżej. Może mniej będzie palił, bo wiadomo, on ciągnie przód, a nie tył, nie? Dobra, no to co? To chyba na tyle. Zaraz przejdziemy sobie jeszcze do czegoś w tym dzisiejszym odcinku. Nie, już tak sobie sprzątam, słuchajcie, w garażu i tak wpadłem na ten pomysł, żeby tą felgę sobie troszeczkę odświeżyć. Poleciałem dookoła WD-40 i zmyłem hamulcowskim płynem. Teraz felga jest fajnie suchutka, a jeszcze by można było ją tutaj co nieco przeszlifować, ale to akurat mi się nie chce. Myślę, że na sreberko pierdolniemy tą felgę fajnie. Albo na czarno, chyba na czarno prędzej, co? No, chyba tak zrobimy. No i jakby to zrobić? Jeszcze tutaj troszkę zabezpieczymy. O, kurde, mam ciąć tak po kawałku i na wszystkie te. W sumie
sumie fajnie by było, szczerze powiedziawszy, bo szkoda opony pomalować. Ale fajnie, lecisz z tematem. Jakbyście takie coś robili i pomalujecie tarcze, to nie bójcie się, hamulce to rozjeżdżą. Z wyczuciem, na spokojnie, by nie było zasieków. Nowka klunker nieśmigany. Fajnie, niech sobie przeschnie i może pójdziemy drugą stronę jeszcze zrobić. Tak wygląda przód prawy. Felga wygląda na bardzo zmęczoną, dlatego trochę ją przemyjemy najpierw. Uwaga na oczy przede wszystkim, żeby nie kapło nam w oko. Ja mam akurat takie ten, że zamykam oczy sobie. W sumie mogę wziąć okulary przecież. Chodzi o to, żeby WD-40 nie kapnęła nam do oka, bo może być średnio. O, i w tym momencie czyścimy sobie fajnie całą felgę z brudu. 40 akurat fajnie rozpuszcza wszystko, jeśli chodzi o tego typu zestawienie. Jeszcze może troszkę, na przykład tu na dole. Teraz bierzemy sobie zmywacz i takie coś się dzieje. I felga jeszcze sama wyschnie, nie? Na dodatek. Możemy jeszcze troszkę dopoprawiać, co nieco przetrzeć. Felga już jest czysta, ale będzie zaraz jeszcze czyściejsza. Przed nakładaniem nowego sprayu nawet już odtłuszczać nie trzeba, bo to będzie zajebiście wyglądało. Dobra, no i czekamy aż wyschnie. Można wziąć szmatkę i trochę przetrzeć, to też nie ma z tym problemu akurat. Jeździć, obserwować. Dobra, powiem tak, z Passata to by było tyle na dzisiaj. Troszkę sobie go tutaj poczyściłem fajnie. Środek troszeczkę się poczyściło. Naplakowało się deseckę. Niektórzy nie mogą patrzeć na plaki. Dobra, nieważne. To co, wyjeżdżamy. Wjeżdżamy okularem z powrotem. Tak, nie zostawię go na noc pod garażem. I chyba będzie tyle w dzisiejszym. A nie, jeszcze przejdziemy sobie na chwilę do sprintera. Rzeczywiście.